Dziś coś innego na warsztacie niż Radmor. Tym razem zintegrowany wzmacniacz stereo firmy Onkyo model A8051. Przyjrzyjmy się panelowi zewnętrznemu, przedniemu wzmacniacza. Włącznik, detektor podczerwieni sygnału z pilota, selektor wyjść par głośnikowych, wyjście A, wyjście B, para A, para B, selektor wejść na enkoderze, duża gałka potencjometru głośności na samym środku umieszczona centralnie, selektor wyjść dla nagrywania, dla nagrywarki, czyli tutaj ustawiamy sobie, z którego źródła ma być wysyłany sygnał na złącze REX z tyłu, regulator barwy dźwięku, regulacja tonów niskich, regulacja tonów wysokich, gałka balansu, przycisk filtru loudness, przycisk source direct, czyli jak dobrze kombinuje. Po włączeniu tego przycisku pomijamy tor przedwzmacniacza barwy dźwięku. Dźwięk bezpośrednio idzie z wejścia na końcówkę mocy i przycisk wyboru rodzaju wkładki gramofonowej MC lub MM. Malutka dioda sygnalizująca załączenie funkcji muting jeszcze. Wzmacniacz niesprawny do regeneracji, do naprawy. Jak widać, panel, pomimo tego, że jest brudny, jest w całkiem ładnym stanie, nie jest porysowany. Wszystkie gałki są na miejscu. Wszystkie działają. Także obudowa na pewno do czyszczenia. Przyjrzyjmy się jeszcze panelowi tylnemu. Panel tylny standardowo, czyli mamy od lewa wejście fono z zaciskiem do uziemienia, wejście CD, które ma pozłacane wejścia cinch, tuner, line, pętla nagrywania tape 1 i pętla nagrywania tape 2, czyli 1, 2. Porządnej jakości i potężne, naprawdę są potężne zaciski głośnikowe dla pary A. Bardzo stabilne, bardzo ładne, bardzo potężne. Mniejszego rozmiaru zaciski dla pary B. Dopuszczalna impedancja minimalnie 4 ohmy. Jeżeli podłączymy równolegle dwie pary, to wtedy dla każdej pary 8 ohm minimalna impedancja. Jak widać, jeszcze sprzęt wykonany w Japonii. Lekka oznaka korozji, więc to sobie doczyścimy. Bez szaleństw z tyłu, bardzo schludny panel. No i bardzo fajne, podobały mi się te zaciski głośnikowe, bardzo porządne. Ok, zajrzyjmy sobie do środka w tym momencie. Rozkręćmy wzmacniacz i zobaczymy, co kryje wnętrze. Wzmacniacz zbudowany standardowo, bardzo prosta budowa w środku. Końcówka lewa, radiator końcówki lewej z tranzystorami końcowymi, radiator końcówki prawej, tranzystory końcowe. Zacznijmy sobie od lewej strony. Sekcja zasilacza z transformatorem kształtkowym, ekranowanym. Widzimy tutaj ładne, duże kondensatory filtrujące napięcie zasilania marki Elna. Specjalnie dla firmy Onkyo wykonane. Co dalej? Zauważamy tutaj również przekaźniki wyjść głośnikowych firmy Takamisawa, czyli japońskie, dobrej jakości. Tranzystory końcowe firmy Sanken. Wszystkie elektrolity na płycie głównej, jak i płycie wejść i przedwzmacniacza gramofonowego
marki Nishikon. Wszystkie potencjometry, jak i selektory wejść. To jest zautomatyzowany, zmechanizowany selektor wejść marki Alps. Wszystkie potencjometry również są marki Alps, głośności i regulacji barwy. Dobre jakościowo podzespoły, prosta konstrukcja. Niestety mamy usterkę. Usterka objawia się tym, że nie załączane jest wyjście głośnikowe, czyli układ protekcji, układ zabezpieczeń nie pozwala na załączenie par głośnikowych. Szybki rzut oka na radiator lewej końcówki. Widzimy tutaj rozerwany jeden z tranzystorów końcowych. Upalony i rozerwany, czyli mieliśmy zwarcie w lewym kanale, co spowodowało usterkę. Na pewno przyjrzymy się, nie tylko wymienimy tranzystory końcowe, ale również trzeba będzie się przyjrzeć tranzystorom sterującym tą lewą końcówkę i tranzystorom wejściowym pary różnicowej, jak i stopnia napięciowego. To trzeba będzie sprawdzić, przetestować lewy kanał. Na pewno będę chciał się trzymać oryginalnych modeli tranzystorów, czyli 2SC38, widzę tutaj 55 i 2SA1491. OK. Sprawdzamy sobie, jak rozległe są usterki i uszkodzenia w lewym kanale. I robimy demolkę. Panel przedni zdemontowany, osłona panela również, po to, aby dostać się do enkodera od wyboru źródeł wejściowych. Będzie on wyczyszczony, żeby nie było żadnych dziwnych zachowań. Potencjometry bas, wysokie tony balans również będą wylutowane, wyczyszczone. Potencjometr głośności. Ten zmechanizowany selektor wejść również wylutuję, wyczyszczę. I biorę się w tym momencie za diagnozę uszkodzeń w lewym kanale. Sprawdzimy sobie, które tranzystory poleciały i które trzeba wymienić. Także zakasam rękawy i biorę się do roboty. Tranzystory lewej końcówki zdemontowane z radiatorem. Zobaczcie, jaki musiał być mocny prąd, duży prąd. Ta nóżka od struktury tranzystora została odpalona, stopiona. No ten tranzystor wiadomo, nie ma co sprawdzać. Sprawdźmy sobie NPN-a. Mamy zwarcie, czyli dwie para, cała para poleciała. Teraz będziemy sobie szukać dalej. Tranzystory sterujące, tak zwane drivery lewej końcówki i układy wejściowe, czyli para różnicowa. Muszę zerknąć do serwisówki, ale pewnie para różnicowa i tranzystory lub tranzystor wzmacniacza napięciowego również trzeba będzie sprawdzić, także idziemy dalej. Drivery lewej końcówki mocy wylutowane. Gołym okiem widać, że miernik trzeba włączyć. Gołym okiem widać, że są rozsadzone. Zwarcie. Zwarcie. Kompletnie przebite. Dobra, grzebiemy dalej. Lecimy dalej do stopnia napięciowego. I będziemy szukać dalej usterek. No i grzebę dalej. I okazuje się, że ten mały tranzystorek, który jest blisko radiatora, który zapewne służy do kompensacji prądu spoczynkowego, temperaturowej kompensacji. Zobaczcie, również jest przebity. Grzebę dalej w końcówce uszkodzonej i wyskakują kolejne uszkodzone elementy. Tym razem rezystor 535 łączący emitery driverów. Jest on całkowicie rozwarty, także jego też musimy wymienić. Jest on małą wartość 270 ohm.
Prawdopodobnie, gdy popłynął duży prąd przez tranzystory sterujące końcówką mocy, czy tak zwane drivery, uległ on zniszczeniu, chociaż nie wykazuje wizualnie żadnych objawów, tak jakby przegrzania, a mimo to jest on spalony. Rezystancja jego wynosi nieskończoność, także wymieniamy go na odpowiednią wartość i działamy dalej. Tu jeszcze jako ciekawostkę, zobaczcie, wylutowuję po kolei tranzystory, drivery wylutowane, tu jest nasz rezystor wylutowany i zobaczcie ścieżki od stopnia napięciowego. Tu mamy stopień napięciowy na dwóch tranzystorkach i od stopnia napięciowego ścieżka była bardzo cieniutka, została wypalona. To widać, jaki duży prąd popłynął przez układ. Ścieżkę będę musiał otworzyć, skrosować ją po prostu, tak aby przywrócić pełną funkcjonalność układowi. Innej rady na to nie ma. Także kolejny etap za mną. Jeszcze dużo przede mną. Selektor wejść, raczej jego przełącznik wylutowany. Rozłożę go, wyczyszczę wszystkie te widoczne tutaj dyski i płytki stykowe. Jak widać, są czarniutkie, więc warto to przeczyścić, bo to ma ogromny wpływ na jakość dźwięku ze źródeł. Tym zajmę się później. A teraz wam pokażę styczniki, przekaźniki Takamisawa. Niestety mają one nadpalone, nie tyle nadpalone, co zabrudzone styki. Nie wiem, nie będzie widać. Ja demontuję tutaj taki kawałeczek plasticzku, który powoduje odginanie styków elektrycznych i ich zwarcie, po to, aby móc dostać się do tych styków i delikatnie wypolerować je i wyczyścić preparatami. Sprawdzimy sobie po czyszczeniu, jaka oporność jest styków po moim czyszczeniu takiego przekaźnika z przekaźnikiem, który został wyjęty dopiero co i jeszcze nie otwierany i nie ruszany. Także ja czyszczę i sprawdzimy sobie efekty. Sprawdźmy sobie efekty czyszczenia. Po prawej przekaźnik czyszczony, po lewej jeszcze nie czyszczony. Omomierz. Rezystancja kabli nierewelacyjna, 0,3. Ale to nieważne w tym momencie. Ok, czyli 0,3. Sprawdzamy sobie styk prawy. 0,3, styk lewy, 0,3, czyli mamy przewodnictwo bardzo dobre czyszczonego przekaźnika. A teraz podłączmy sobie jeszcze nieczyszczony przekaźnik i sprawdźmy sobie jego rezystancję, jego styków. Ten jest ok. Natomiast lewy, jak widać, 0,8, 7,8. Zabrudzony jest ten styk. Musimy obowiązkowo go wyczyścić. No, przypominam, że jest to w torze audio. Jest to wyjście głośnikowe, także musi ono być o jak najmniejszej rezystancji. Rozłożyłem selektor wejść.
na części pierwsze. Ważne jest, aby nie powielić żadnej sekcji, żeby zamontować je w odpowiedniej kolejności. Wyczyścić powierzchnie stykowe, które już mamy wyczyszczone. Teraz nałożyć środek smarny. Złożyć. Widać, jaka jest różnica pomiędzy stykami nieoczyszczonymi a oczyszczonymi. Te tutaj oczywiście, to co tu widać, nie ma wpływu na przewodnictwo, także tego nie czyszczę. Czyszczę tylko części stykowe, które mają kontakt. Składam. Selektor już zmontowany, złożony, wyczyszczony i gotowy do wlutowania. Także sprawdźmy poprawność jego działania już w układzie. Tutaj mam resztę przełączników, które wyczyściłem. Jest to izostat od loudness, izostat od source direct, także ważny, bo w ścieżce sygnałowej i przełącznik selektora wyjścia nagrywania, źródła nagrywania, również wyczyszczony. Jeszcze czas na potencjometry, naprawę końcówki i można będzie składać. Powoli do przodu. Encoder wyczyszczony, już wlutowany. Zostało myć płytkę. Selektor wejść wyczyszczony, już wlutowany. Dolutować kable od zasilania silnika. Selektor wyjścia nagrywającego. Również wyczyszczony, wlutowany. Isostat. Dość ważne isostaty, bo w torze audio, czyli od Source Direct, od Loudness. Potencjometr głośności wyczyszczony, wyczyszczone potencjometry basy, wysokie, balans. Końcówka już gotowa, zamienione, wymienione tranzystory, radiator, nowa pasta. Najpierw złożę jeden kanał, odpalę na jednym naprawionym kanale, a dopiero potem wymienię tranzystory również w drugim kanale. Tak, aby w obu kanałach były takie same tranzystory. Płyta już wymyta. Dosycha sobie rozpuszczalnik. Luty przeczyszczone. Skala foni, żeby to wyglądało ładnie. Tutaj, tak jak mówiłem, zrobiony jest cross, ponieważ wypalona była jedna ścieżka od tranzystora, od drivera do stopnia napięciowego. Montowane są nowe tranzystory w uszkodzony lewy kanał. Prawego na razie nie ruszałem. Jeżeli wszystko będzie ok, ruszy mi wzmacniacz. Wymienię również w kanale tym sąsiednim na takie same, jakie udało mi się zakupić do kanału uszkodzonego, tak aby oba kanały były spójne ze sobą, żeby były współbieżne. No, zgodnie ze sztuką. Także montuję, skręcam i odpalam. Zobaczymy, jakie będą efekty. Końcówki złożone. Odpalenie testowe z żarówką zamiast bezpiecznika. Zasilanie końcówek podłączone. Startujemy. Zobaczymy. Żarówka rozbłysła i zgasła. Teraz czekamy. Przekaźnik załączył się. Także wszystko wygląda, że jest ok. Tutaj widzicie pomiar prądu spoczynkowego lewej końcówki. On sobie rośnie, ma wynosić według serwisówki 9,5 mV. Nie prąd, ale spadek napięcia na rezystorach 9,5 mV. Także zaczekamy, aż się zagrzeje. W międzyczasie zobaczmy sobie. Widać, selektor ładnie działa, bez żadnych dziwnych przeskoków. Dobra,
Ja przechodzę teraz do etapu ustawiania prądu spoczynkowego. Na lewej końcówce, na prawej. Prawej może nie, bo zaraz ją wymienię. Sprawdzę jeszcze tylko sobie napięcie stałe na wyjściu, tak zwany DC offset. Lewej końcówki, prawej. Potwierdzę, że wszystko jest ok. Wtedy wymienię tranzystory w prawej końcówce na takie same, jak są w lewej. I będę umyję jeszcze ten panel przedni dokładnie i będę składał sprzęt. Myślę, że będzie już gotowy. Po uruchomieniu i podaniu sygnału 1 kHz okazało się, że jeden kanał, a mianowicie, jak dobrze pamiętam, kanał lewy gra ciszej. Ze wstępnych ustaleń, ze wstępnych pomiarów wyszło mi, że prawdopodobnie problem będzie w płycie przewzmacniacza i zobaczcie, nie dolutowałem pinu. Jak widać, każdemu się zdarza, każdemu zdarza się pomylić. Dobrze, że taka niegroźna usterka. Pin dolutowuję i sprawdzam, czy to już koniec błędów i czy wzmacniacz może zostać złożony. Póki co końcówki pracują poprawnie. Przełączniki nie trzeszczą, selektor pracuje dobrze. Końcówka zachowuje się poprawnie, lewa. Jeśli będzie wszystko ok z przewzmacniaczem, wymieniam tranzystory w końcówce prawej i kończę pracę. Prace nad wzmacniaczem dobiegły końca. Onkyo model A8051 zostało przywrócone do sprawności. Już jest zmontowane, złożone, gotowe. Co zostało zrobione? Naprawa końcówek mocy. Czyszczenie wszystkich potencjometrów, enkodera, wszystkich przełączników. Również czyszczenie selektora Alpsa zmotoryzowanego. Ustawianie wszystkich prądu spoczynkowego lewej końcówki, prawej. Czyszczenie ogólne. No i złożenie na końcu. Zaprezentujmy sobie może, jak to wyszło po naprawie. Enkoder ładnie załącza. Nie ma tutaj jakichś dzikich akcji, że przeskakuje. Jest ok. Załączmy sobie 1 kHz sygnał wejściowy i zobaczmy. Przełącznik źródeł sygnału działa bez szumu. Regulacja tony niskie, bezszelestna, wysokie, bezszelestna, kanał lewy, kanał prawy bezszelestnie, field loudness jest ok, bezszelestnie, słychać tylko delikatne przełączanie i source direct również. Potencjometr głośności, może przyciszę sobie wejście. Bezszelestnie działa również. Ok. Może załączmy sobie jakąś muzyczkę. Zobaczmy. Do wzmacniacza załączam również pilota uniwersalnego obsługującego zwiększenie głośności, zmniejszenie, wybór dwóch wejść zdalnie, czyli line i CD. Niestety jeszcze jest funkcja muting operowalna z pilota. Jedyny minus nie minus, po prostu tak to zaprojektował producent. Nie ma funkcji standby, także nie ma możliwości włączenia wzmacniacza z pilota. Trzeba niestety ręcznie. Czekamy, załączy przekaźnik. I wszystko gra i działa. Także tak się prezentuje wzmacniacz. Wzmacniacz jest po przeglądzie, po serwisie pełnosprawny. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.